Poznań, ulica Młyńska. Tu jest gmach sądu. Tu jest areszt. I jak ktoś coś zbroi i sąd tam skaże, to tylnymi przejściami do aresztu. Czyli powinno być to centrum przestrzegania prawa. Ale czy na pewno? Bardzo często, właściwie zawsze na tej bramie wjazdowej, na której nie wolno parkować, bo prawo o ruchu drogowym zabrania. Tu nawet są te linie. Też zabraniają. Tam jest nawet taki ogranicznik wjazdu. Ale zawsze się znajdzie jakiś artysta. Prawdopodobnie jest to pracownik aresztu, który ma to wszystko w głębokiej pompie. No bo jego prawo nie dotyczy. No, proszę bardzo, pięknie widać. Nie wiemy, czy brama jest, czy nie. Może jest i nieczynna, a może rzadko używana. Widać po tym, że rzadko używana. Ale jednak jest bramą. A przepisy zabraniają. To tak wygląda przestrzeganie prawa. Dziękuję.